kilka minut po godzinie 12. Witam w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia Koszalin, przedstawicieli i przedstawicielki rządu, parlamentu i samorządu. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Nowa Lewica. Dzień dobry Państwu. Jan Kuriata, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jan Kozłowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Marcin Betka, Konfederacja. Dzień dobry. Radosław Lubczyk, Koalicja Polska. Dzień dobry. Przy tym stole często rozmawiamy i dyskutujemy o wymiarze sprawiedliwości, a dzisiaj rozmawiając o sądownictwie poproszę o odniesienie się Państwa do dwóch głośnych spraw wpisujących się w szerszą dyskusję. Wiemy, że Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził karę z 25 do 15 lat więzienia dla mężczyzny, który zgwałcił i zamordował 3-letnie dziecko. Prokuratura w apelacji od tego wyroku żądała dożywocia. Obrona uniewinnienia. Zapadł także wyrok w sprawie emeryta, który w sklepie w Kołobrzegu zjadł cukierka za 40 groszy. Sąd w Kołobrzegu orzekł najniższą karę grzywny 20 zł i pokrycie kosztów sądowych, ale przypomnijmy, że jest to wyrok po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Najpierw emeryt został skazany na miesiąc ograniczenia wolności z wykonywaniem prac na cele społeczne. Jak pani poseł zareagowała na te wydarzenia szeroko komentowane w całej Polsce? Taka sprawa jak karanie za zjedzenie cukierka nie powinna w ogóle się znaleźć w sądzie. To są drobne sprawy i na zupełnie innym poziomie powinno być to rozstrzygane. I Prawo i Sprawiedliwość, chcąc reformować sądy, przede wszystkim tutaj powinno zadziałać i znaleźć rozwiązania, abyśmy nie tracili publicznych pieniędzy na przewody sądowe w takich błahych sprawach. A Prawo i Sprawiedliwość wiemy, że koncentruje się na tym, aby politycznie ograniczać sędziów, żeby nie mogli wypowiadać się na tematy polityczne. Jeśli chodzi o ten drugi wyrok, nie znamy argumentacji sądu, ale oczywiście to jest bulwersujące zawsze dla opinii publicznej, kiedy słyszymy, że za morderstwo, za gwałt na dziecku i morderstwo kara ma być tylko 15 lat. Musielibyśmy wiedzieć, dlaczego ten sędzia tak drastycznie złagodził ten wyrok. Mnie często to boli, nawet jak dziennikarze komentując wyroki sądowe czy przebieg rozprawy mówią o domniemanym mordercy, że grozi mu aż 25 lat więzienia. To nie jest aż, to jest tylko 25 lat więzienia za morderstwo. Takie jest moje zdanie. Ja pozwolę sobie przytoczyć argumentację i uzasadnienie sądu. Przewodniczący składu sędziowskiego powiedział: przestępstwo, jakiego dopuścił się oskarżony, zasługuje na bardzo duże potępienie, ale można sobie wyobrazić przestępstwo popełnione w sposób o wiele bardziej brutalny i dla takich przestępstw zastrzeżone są kary szczególne. Przypomnijmy, że mówimy tutaj o skatowaniu 3-latka. Tak, o gwałcie i skatowaniu 3-latka, więc jestem absolutnie oburzona. Jeśli taka argumentacja, to jest to argumentacja dramatyczna. Jan Kurieta? Powiem tak, obydwie sprawy są bulwersujące, bo wiadomo, burzy to jak gdyby nasze takie zdroworozsądkowe myślenie. No nie bez znaczenia jest być może fakt, że sędzia, który obniżył wiek, jeśli chodzi o to skatowanie i zgwałcenie dziecka, to jest sędzia, który jest sędzią już właśnie awansowanym przez ministra Ziobrę, który nie wiedział o tym, bo żądał ujawnienia tego nazwiska. No ma to znaczenie takie, dlatego że państwo mówicie, że to są lepsi sędziowie, którzy będą sprawiedliwie je oceniać i jeżeli pozmieniamy ludzi, wyczyścimy nasz kraj, to będą lepiej oceniać. Ale proszę panią, ja może skończę, tak? Więc tak jak powiedziałem, to ten wyrok jest absolutnie bulwersujący i oczywiście zasługuje na zmianę i tutaj bardzo dobrze, że podjęto interwencję i że ktoś będzie tego pilnował. Druga sprawa jest również bulwersująca, tak jak tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała, no po prostu jest to zdumiewające, że taki drobiazg, zjedzenie cukierka jest przedmiotem rozprawy sądowej, co prawda tak zwanej, która się odbywa bez udziału, no ani tylko sędzia rozpatruje jak gdyby za swoim biurkiem i zrobił to machinalnie i zrobił straszliwą głupotę, to pokazuje, że rzeczywiście należy mówić o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast trzeba mówić również o tym, że trwa bezprzykładna nagonka na sędziów. Za nasze publiczne pieniądze telewizja urządziła taki spektakl nienawiści w programem pod tytułem Kasta, gdzie się pokazuje różne trudne sprawy. Jak można się wypowiadać i oceniać sprawy,
nie mając dostępu do akt, nie znając sprawy. Jest to bardzo ryzykowne zawsze, kiedy się wypowiada sądy na temat zdarzeń, nie mając dostępu do dokumentów. Więc oczywiście obydwie sprawy, jeszcze raz powiem, są bulwersujące, absolutnie bulwersujące i takie drobiazgi jak zjedzenie cukierka, czy nie wiem, wypicie butelki wody mineralnej, bo też taka sprawa gdzieś kiedyś była, nie powinny być rozpatrywane przez sądy, powinny być inne instytucje, które na tym poziomie takim właśnie tych takich małych wykroczeń do pewnego poziomu powinny być rozpatrywane. Tymczasem te reformy, o których być może jeszcze będziemy o tym mówić, te reformy, które są teraz serwowane Polakom, nie mają z tym nic wspólnego. To jest właśnie ta wymiana elit, o której się tyle słyszy. No i właśnie dlatego przywołałem, że ten sędzia jest właśnie z tego nowego nadania awansowany przez pana ministra Ziobrę. O wymiarze kary zawsze decyduje sąd, ale jest jeszcze coś takiego jak społeczne poczucie sprawiedliwości. Jaki jest wydźwięk tych spraw, panie Janie? Jan Kozłowski. Ja może zacznę od tej pierwszej, drobniejszej sprawy. To nie jest tak, że sędzia dał jakiś wyrok. Przecież to, że się sprawa znalazła w sądzie, to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie winą tego człowieka, tego emeryta. Bo jego tłumaczenie, że on tam bardzo długo przebywał w Kanadzie i tam po prostu jest jakby w zwyczaju. Degustacja. Taka degustacja jakby, że przed zakupem on posmakuje tego i dopiero później decyduje, co ma kupić. Ale nie, podejrzewam, że to było takie zwykłe pieniactwo, bo przecież tą sprawę można było załatwić już w sklepie. Przecież ochroniarz, który to zauważył, że ten monitoring, przecież proponowali mu, niech pan zapłaci za tego cukierka i więcej tego nie robi, do widzenia. No on chciał jednak dochodzić tutaj jakiejś sprawiedliwości, a sąd, no sąd, jeżeli jest złożony pozew do sądu, no musi sprawę rozpatrzeć, nawet jak ona dotyczy symbolicznego cukierka. Więc tutaj chodziło o to. Oczywiście w postępowaniu niejawnym w pierwszym być może ta kara, jaką nałożył sąd, była za wysoka, bo 20 godzin robót publicznych i jeszcze miesiąc ograniczenia wolności. Miesiąc ograniczenia wolności, no za cukierka, no to już jest troszeczkę lekka przesada, ale później w następnej rozprawie to obniżył. Także tutaj ja bym, jakby to powiedzieć, nie czepiał się pisowskich sądów, panie kolego. A to tylko, nie w tej sprawie. Tylko chodzi o to, że... Panie kolego. Ale niech pan nie przerywa. Sam pan prosiłeś o nieprzerywanie. Tak. Chodzi o to, że... natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, no jest dzisiaj możliwość, że minister sprawiedliwości ma możliwość złożenia kasacji od tego wyroku, bo faktycznie jeżeli chodzi o tak zwany odbiór społeczny, no to obniżenie o 10 lat takiego wyroku, który dotyczył morderstwa i właśnie zabójstwa i gwałtu na dziecku, przypominajmy, no to jest zdecydowanie moim zdaniem za nisko. Mamy prawo oczywiście komentować wyroki. My oczywiście musimy się stosować w państwie prawa do wyroków sądu, ale nikt nie zabroni nam komentowania wyroków. Ale na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała tutaj, cytat, politycy nie powinni komentować wyroków sądów. No, już właśnie cała Polska przyzwyczaiła i oswoiła z tym, że pani Kidawa-Błońska czasami coś, jakby to powiedzieć, coś powie, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnego, żeby nie powiedzieć głupiego. No i więcej już nie będę komentował tego. Że dobrze się czuję w PiS-ie. Też takie hasło. A też tak było, tak? Pani minister Małgorzata Golińska. Kilka kwestii. Ja tutaj pierwsza to oczywiście ta drobna sprawa tej kradzieży. Nie możemy też wysłać sygnału takiego, że jeśli jest to drobna kradzież, to jakby nie powinniśmy jej w żaden sposób jakby na nią reagować i prowadzić, czy prowadzić jakieś kary. Drugą rzeczą oczywiście, czy to powinno być na poziomie sądów, bo koszty postępowania były daleko wyższe niż koszt tego cukierka. Więc myślę, że ta propozycja, którą złożył pan minister Warcho odnośnie sędziów pokoju, którzy mieliby się zajmować tymi drobniejszymi sprawami, również jeśli chodzi o wartość, tam chyba jest propozycja do 10 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam,
złotych, więc być może to odciążyłoby sądy i sprowadziło tą, jakby taką społeczną wrażliwość do poziomu ludzi, którzy byliby spośród obywateli wybierani, bo to miałby być sędzia pokoju wybierany przecież bezpośrednio przez obywateli. Więc na pewno będziemy podejmowali działania, żeby z jednej strony nie dochodziło do takich jakby sytuacji, kiedy kara jest niewspółmierna, a z drugiej strony i koszty postępowania są dużo wyższe niż przewinienie. Druga rzecz, znowu jakby w moim przekonaniu nieadekwatnego wyroku do sytuacji, to jest ta druga, dużo bardziej bulwersująca, bo mamy do czynienia z dzieckiem, trzylatkiem, który jest jakby, który powinien być poszczególną ochroną rodziców, ale również państwa. Dochodzi do jakby skandalicznego, niewyobrażalnego dramatu tego dziecka, które nie tylko zostaje pobite, ale zostaje również jakby zgwałcone, zostaje naruszona jego wrażliwość, poczucie pewnej intymności. No i kończy się to jeszcze śmiercią. Jeżeli w tym wszystkim sędzia mówi, że on jest w stanie sobie wyobrazić dużo bardziej brutalne przestępstwo i dlatego obniża wyrok, bo przecież to było odwołanie, tam pierwotny wyrok był 25 lat, został on zaskarżony zarówno przez prokuraturę, która żądała dożywocia, jak i obrońcę, który chciał uniewinnienia i on używając tego uzasadnienia, ja nawet nie chcę wchodzić w głowę tego sędziego, jak daleko sięga jego wyobraźnia, co on by jeszcze chciał, żeby temu dziecku zrobić, żeby uznać, że to zasługuje na najwyższą w Polsce dostępną karę. Więc absolutnie to jest temat, który nie dziwię się, że oburzył opinię społeczną, choćby właśnie dlatego, że dotyka tych najbardziej bezbronnych. Ale nie będę ukrywać, że również zbulwersowało mnie to, co powiedział tutaj pan Kuriata, dlatego że jeżeli w toku tej dyskusji mówimy o tym wyroku, jednocześnie mówimy i nie bez znaczenia przy tym jest to, że został on powołany przez tego czy tamtego, co to ma za znaczenie? Nie przekręca, proszę pani. Ja proszę odsłuchać. Proszę pan, odsłuchać to, co pan powiedział. Tak. Powiedziałem, że jest to sędzia awansowany. Nie, powiedział pan przez nie bez pana znaczenia. Zioble. Dlatego zapytałam, jakie to ma powiedziałem znaczenie. Powiedziałem w kontekście takim, że państwo mówicie o sprzątaniu Polski, a ja tłumaczę, Polski, jaki ten kontekst mógł być, jak ten kontekst że nowi mógł być sędziowie, odebrany. Którzy przychodzą, będą są sędziami lepszymi, bardziej sprawiedliwymi. I w tym kontekście tylko. Wracając do tego, że jestem cały czas przy głosie. My cały czas od początku mówimy, że nie chcemy ingerować w orzeczenia sądów. Natomiast nie możemy również pozwolić na to, żeby sędziowie ingerowali w proces ustawodawczy bądź to, co jest wyłącznie do dyspozycji prezydenta, czyli w powoływanie sędziów. I to oczywiście z państwa strony jest odbierane jako uderzanie w sędziów, w kastę, jak sami sędziowie się nazwali. Natomiast nie, mówimy, tak że próbujemy... Nie, nazwała pani sędzia i tak, uporządkujmy również te informacje. I dzisiaj jakby wracamy do pewnego... Do pewnego porządku w tym myśleniu, tak? Czyli nie ingerujemy w orzeczenia sądów jako takich, choć możemy i mamy prawo je komentować. Natomiast z drugiej strony sędziowie nie powinni stawiać się w roli polityków, tym bardziej tych, którzy będą to prawo tworzyli, bo oni od przestrzegania i egzekwowania prawa są. Więc i ostatnia rzecz, jeżeli kandydat na prezydenta, pani wicemarszałek mówi, że ona nie będzie komentować wyroków sądu, dziwne, że nie komentuje tylko w tej bardzo bulwersującej sprawie, bo w wielu innych, również w wyroku na przykład na... Ale ona nie o tej sprawie mówiła. Właśnie o tej sprawie, właśnie o tą sprawę została zapytana i w tej sprawie powiedziała, że nie zna jej i nie będzie jej komentować. I dziwne jest to, że wiele innych wyroków opozycja komentuje, natomiast takie, które są bulwersujące społecznie, nagle są nie do komentowania. Marcin Betka, Konfederacja. Miałem powiedzieć zupełnie inną kwestię tutaj dotyczącą sądów, ale dyskusja spowodowała, że zmienię troszeczkę to, co chciałem powiedzieć. Przykład tego, co tutaj pan Kuriata mówi o tej kaście i o tym, jak to działa i funkcjonuje, to mamy tego idealny przykład. Idealny przykład właśnie są te dwa wyroki i można to porównać z wyrokami sądów, które sądzą sędziów. I mamy teraz przykład w jednym miejscu sędziego, który bierze 50 zł, trzymając portfel w drugim ręku, wsadza je do kieszeni, czyjeś 50 zł. I mamy efekt i wyrok. I mamy tutaj wyrok człowieka, który wziął cukierka i jest z tego efekt i wyrok. Widzimy, jak działa prawo i bezprawie. To, co tutaj pani przed chwilą powiedziała, pani Prokop-Paczkowska powiedziała o tym, że sędziowie widzą łamanie prawa i nie reagują, to przykład tego sędziego jest i tego, który wziął sobie te 50 zł czyjeś, to przykład tego sędziego właśnie to pokazuje. Sędziowie widzą i nie reagują. Jeżeli nie rozbije się od góry, bo to jest problem
wbrew pozorom to nie jest problem sądów na dole. Owszem, bulwersujący jest ten wyrok, który w pierwszej, tak jakby w tej instancji sądowej na samym dole był ten wyrok dotyczący tego cukierka. I tam był wyrok ograniczenia wolności. To było bulwersujące, bo ja nie jestem zwolennikiem sędziów pokoju, bo jak znam życie, to w pewnym momencie się okaże, że i tak się ludzie będą odwoływać, i tak te sprawy będą trafiały do sądów. Natomiast gdyby ten za pierwszym razem dostał ten obywatel, dostał 20 zł i to, co dostał za drugim razem, to śmiem podejrzewać, żeby się nie odwoływał. A odwoływał się dlatego, że dostał taki szalony wyrok, który nijak się ma do tego, że sędziego, który ukradł 50 zł, przepraszam, nie ukradł, z roztargnienia. Tak, z roztargnienia wziął, to sędzia, który wziął z roztargnienia 50 zł, nie poniósł żadnych konsekwencji. I tu mamy idealny przykład tego, gdzie jest problem. Nie jest problem na dole u sędziów, jest problem właśnie do tego, że ta hydra sędziowska, która się sama nazwała kastą, bo to sędzina bardzo wysokiego sądu, nazwała się, że my jesteśmy nadzwyczajną kastą ludzi i ta hydra, która się nazywa kastą, ona doprowadza do tego, że sędziowie czują się bezkarni, a jeżeli ci sędziowie czują się bezkarni, to w nich ginie pewna, jak w każdym człowieku bezkarnym, ginie pewna odpowiedzialność za to, co się robi. Dlatego słyszymy o takich wyobrażeniach, jak to stwierdzenie, widzimy takie wyobrażenie, jak to sędzia stwierdził, że on widzi dużo poważniejsze rzeczy, które można zrobić temu dziecku. I to pokazuje jedną rzecz, to pokazuje, jak całe środowisko jest w tej chwili zniszczone. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli... Kiedy ksiądz jest pedofilem, to wszyscy księża są pedofilami. Nie, brawo, ale to... Ale... Nie, to tylko trzeba... Ten ksiądz powinien... Przepraszam, nie przeszkadzałem panu i słuchałem bardzo cierpliwie. Ja powiem w ten sposób. Jeżeli ten jeden ksiądz by był, to należy go ukarać, tak? To należy go ukarać z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli sędzia się dopuszcza czegoś, to należy go ukarać z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli się go nie kara, a mamy przykłady, że się go nie kara, to znaczy, że system nie działa. I tutaj ta zmiana jest niezbędna. Pytanie, czy taka zmiana, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość, może już niekoniecznie, ale ta zmiana jest niezbędna. I najbardziej mnie w tym wszystkim smuci to, że ta druga strona, czyli ta strona, która twierdzi, że w sądach nie trzeba nic robić, a że cokolwiek się w nich robi, to jest złamanie prawa, to ta strona nie widzi... Ale trzymajmy zasady się, że teraz mówi pan Marcin Metka. To jest taki poziom hipokryzji, że aż się nie chce wierzyć, że to jest możliwe. Radosław Lubczyk, Koalicja Polska. Na zakończenie tego tematu. Dokładnie. Widzę, że zabolało. Szanowni Państwo. Nic nie zabolało. Radosław Lubczyk teraz mówi, drodzy Państwo. Szanowni Państwo, sprawa pierwsza dotycząca cukierka. Ja chciałbym przypomnieć Prawu i Sprawiedliwości, że rządzicie od 5 lat. Mieliście czas, żeby załatwić tę sprawę. Sędziowie pokoju, ja co prawda wtedy byłem w Nowoczesnej, dzisiaj jestem osobą bezpartyjną, ale Kukiz 15 chyba mówił od dawna, nawet spotykał się z prezydentem. Mogliście to zrobić już dawno i wracając do wymiaru sprawiedliwości, wszyscy jak tu siedzimy, chcemy wymiaru sprawiedliwości, ale żeby zmniejszyły się czas oczekiwania, żeby to wszystko, wszyscy naprawdę chcemy reformy sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście ta sprawa nigdy nie powinna trafić do sądu, to powinno kiedyś, ja przypominam sobie, były kolegia, które zajmowały się jakimiś takimi małymi sprawami, więc dzisiaj ci sędziowie pokoju, czy zwał, jak zwał, kto by to był. Na pewno te sprawy nie powinny trafiać do sądu, powinny być rozstrzygane na innym poziomie. Panie Marcinie. Tak to brzmi. Panie redaktorze. Brzmi tak, jak ja to mówię. Może pan przestać komentować. Ale ja nie komentuję, dzisiaj się pierwszy raz odezwałem. Powiedzi pan, co się dzieje. Panie redaktorze, no bo to... Trzymajmy się zasady, żeby każdy z Państwa miał komfort wypowiedzi i wyartykułowania swoich myśli. Więc bardzo się cieszę, że pani poseł teraz mówi o tym, że sędziowie pokoju znowu wchodzą jakby do gry, bo to warto na to postawić. Czasami albo często opozycja ma dużo racji. Posłuchajcie po prostu ich i będzie okej. Natomiast jeśli chodzi o ten wyrok 15 lat za zabójstwo dziecka, jestem ojcem trójki dzieci. Może też powiem teraz troszeczkę emocjonalnie. Ja jeśli bym był sędzią, to rzeczywiście...
Bym tylko musiał się, że tak powiem, być pewien, że to była spowodowana, że to ten człowiek, tak? No bo to, no to wiesz, chyba jest, bo to, tak, jest. Tu nie ma jakichś wątpliwości, że to nie ten. Tu jeśli bym był sędzią, to bez wątpienia, dla mnie dożywocie to jest najniższy wymiar kary, jaka ta osoba powinna... dlatego też mówię, że to jest dla mnie najniższy wymiar kary, jaki ta osoba powinna za takie zabójstwo, za takie zachowanie powinna dostać. Kończymy ten wątek w dzisiejszej audycji Posłowie. Przechodzimy do kolejnego. Wiemy, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała datę wyborów prezydenckich. Ogłosiła, że odbędą się w niedzielę 10 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 2 tygodnie później. Mówiąc o pewnych kandydaturach na urząd prezydenta RP, lista prezentuje się następująco. Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Jakie tematy zdaniem państwa w tej kampanii powinny się pojawić, być obecne, albo nawet tę kampanię zdominować? Panie przewodniczący Jan Kuriata. Sądzę, że powinniśmy mówić przede wszystkim o prerogatywach prezydenta. Kim jest prezydent, jakie jest pole jego działania, jakie on ma możliwości działania, a ma duże, bo jest przecież i szefem armii i może blokować ustawy, wetować ustawy parlamentarne. Więc musi to być osoba, która powinna łączyć Polaków, powinna być ponad podziałami, powinna szukać tego, co jest wspólne. A przecież mamy wiele wspólnych spraw, nawet jeżeli czasami ostro się spieramy i toczymy różne gwałtowne dyskusje, to ta osoba powinna być, no przynajmniej próbować to, czego nie robi Andrzej Duda, czyli nie próbuje być prezydentem wszystkich Polaków, tylko oczywiście prezydentem partyjnym, co już chyba każdy widzi i rozumie. Więc po prostu osoba, która kandyduje, powinna powiedzieć Polakom, tak, ja będę tym prezydentem, który, czy panią prezydent, mam nadzieję, która ta osoba będzie nas Polaków łączyła, która nie będzie się posługiwała ślepo różnymi narzędziami, właśnie, czy to choćby wetując nawet nieraz ustawy, nie po to tylko, żeby je wetować, ale też po to, żeby pokazać, że jest to potrzebne w danym momencie procesu legislacyjnego. A więc spotkania z Polakami, spotkania z ludźmi, rozmowy, ale też przede wszystkim pokazanie tego, kim jest prezydent, kim powinien być prezydent. No, bardzo łatwo można się odnosić, pokazując na przykładzie obecnego prezydenta, który realizuje z pasem transmisyjnym, wyśmiewał się z Komorowskiego, PiS się wyśmiewał, że on tylko jest, pilnuje żerandola i tylko to, co tam mu rząd podsunie, to jest podpisywane. Prezydent obecny, Andrzej Duda, po prostu robi to w jeszcze większym, o ile Komorowski by to robił, powiedzmy, w jakimś tam sensie, no to obecny prezydent robi to, można powiedzieć, bez opamiętania. Po prostu dyskusja, jaka jest, to powinna być dyskusją o konkretnych przykładach, pokazywaniem, że jeżeli jest temat społecznie bulwersujący, jeżeli są trudne sytuacje, prezydent nie powinien godzić się na to, że jedna strona w sposób prawie że bez przeszkód ekspresowy realizuje, czy realizuje pan pomysły, które... Po swojej... Panie Marcinie, nie panie pojechałem Marcinie, po swojej kandydacji. Chciała komentować. Trzymajmy się zasady, panie Marcinie. Więc mówię tylko o tym, że... mówię tylko o tym, że tak powinno być moim zdaniem. Sens tej kampanii powinien właśnie być na tym, żeby wszyscy dobrze zrozumieli, kim powinien być prezydent Rzeczpospolitej. Często na etapie kampanii przedwyborczej słyszymy o tym, o stawaniu ponad podziałami, o współpracy, ale jak pokazuje historia, koncyliacyjną kampanią wyborów się nie wygrywa. Zwłaszcza przy tak spolaryzowanym społeczeństwie. Jaka ta kampania będzie albo powinna być? Jan Kozłowski. No ja chciałem powiedzieć tak. No wczoraj zaglądając jeszcze odnośnie tych kandydatów, to chciałem dodać, że również... Profesor Mirosław Piotrowski, tak? Najprawdopodobniej dołączy do tego. To znaczy, ja wyczytałem, że Piotr Liroy Marzec również będzie chciał startować i Zbigniew Potocki. Nie wiem, kto to jest, no ale w każdym razie jeszcze tam być może się jeszcze kilku z kandydatów pojawi. Powiem w ten sposób. No, oczywiście tutaj z przedmówcą zgadzam się, że prezydent powinien starać się reprezentować wszystkich Polaków i takim przez ostatnie 5 lat właśnie był prezydent Andrzej Duda. Nie zapominajmy, że jedną bardzo ważną misję i rolę spełnił, jaką nakłada na niego konstytucja. To znaczy się jako zwierzchnik sił
zbrojnych bardzo dobrze wypełniał rolę, taką rolę, i jego stosunki, jego kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych, cała kwestia zakupu uzbrojenia, to wszystko, można powiedzieć, była w cudzysłowie działka prezydenta Dudy, i tutaj w tej roli się wywiązał bardzo dobrze. Ja myślę, że na następną kadencję również Polacy pozwolą mu pełnić tą zaszczytną funkcję, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, nie daj Boże, jakimś... niemożliwe, nie wyobrażam sobie, żeby prezydentem został kto inny, ponieważ mamy jeszcze przed sobą prawie całą kadencję rządów Zjednoczonej Prawicy, więc dzisiaj mamy duży kłopot z tą tak zwaną wściekłą opozycją, jak powiedział wasz niedawny przewodniczący, znaczy dotychczasowy przewodniczący, totalną opozycją, gdzie tylko waszym sposobem działania jest ulica i zagranica. W związku z tym, gdyby się, nie daj Boże, tak stało, że prezydentem mógłby zostać kto inny niż prezydent Andrzej Duda, to byśmy mieli wielki problem i wielki kłopot w Polsce. Jakie tematy zdominują kampanię wyborczą, pani minister? Ja myślę, że zdrowie, klimat, praworządność to będą te tematy, które już widać, że będą dominującymi. I dobrze się słucha, jak słyszę tutaj pana przewodniczącego, że on by chciał koncyliacyjnie, ponad podziałami. Fantastycznie, naprawdę. Przestałam już wierzyć, że moja naiwność gdzieś się skończyła chyba po pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości i obserwowania tego, jak to wygląda od środka. Więc jeśli ktoś dzisiaj takie piękne słowa mówi, to ja już tylko się uśmiecham, bo można bardzo dużo mówić, można bardzo dużo obiecywać, a realia są takie, że jest to wojna PiS i antyPiS. I dosłownie mówię wojna, dlatego że obserwując zachowanie opozycji, sięga się po różne środki, sięga się po różne działania, które również konsekwencje mogą zaszkodzić wszystkim Polakom, nie obserwując i nie dostrzegając tych konsekwencji, bo za cel sobie postawiono jedną rzecz, żeby odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości. Jeśli się nie udało tego zrobić w legalnych wyborach, to można spróbować przez zagranicę. Jeśli się nie udaje przez zagranicę, to można spróbować poprzez prezydenta, który będzie blokował. A że taki jest plan, to powiedział Borys Budka w wywiadzie, który niedawno się ukazał. Że jakby jest to ten cel, tak? Mając nasz Senat, naszego prezydenta, będziemy w stanie odwrócić wszystko. W związku z tym ja apeluję do Polaków, którzy być może jakby poddają się tym emocjom, które nam towarzyszą w polityce, żeby jednak spróbowali zweryfikować, co się wydarzyło przez te ostatnie lata. Ja przypomnę, że pan prezydent zawetował nam kilka ustaw, co do których ja uważam, że weta nie powinno być, między innymi ustawa o RIO i ustawa o odznaczeniach, chociażby wymieniany tam był generał Jaruzelski. Również zawetował jedną z ustaw sądowych, jak dobrze pamiętam, i wtedy wiem, że był atakowany również przez swój własny elektorat. I to dla mnie jest jakby wyznacznikiem tego, że pan prezydent analizuje to, co podpisuje, i wbrew temu, że próbuje mu się przypisać to, żeby bezmyślnie podpisuje tylko to, co mu się podsunie, to jest narracja opozycji totalnej tylko po to, żeby umniejszyć jego rolę. Pan prezydent świetnie się sprawdza jako ten, który reprezentuje nas na zewnątrz w sprawach międzynarodowych. Świetnie się sprawdza jako ten, który współpracuje z ministrem obrony narodowej właśnie w kwestiach obronności, bezpieczeństwa państwa. I dobrze się sprawdza również wewnątrz, w odczytywaniu wrażliwości, potrzeb i Polaków, dzięki temu, że odwiedził każdy powiat. Nie tylko odwiedził, że przejechał i pomachał przez okno, tylko spotykał się realnie i wysłuchiwał obywateli. On ma dużo inne jakby spostrzeżenia, nawet często niż politycy będący w Sejmie, i on to artykułuje również przedkładając swoje propozycje, czyli te ustawy, do których też przecież ma prawo. W związku z tym mam nadzieję, że to, że już rozpoczęliśmy zbieranie podpisów, że chcemy jak najszybciej, jak najwięcej ich zebrać, uda nam się szybko zarejestrować komitet. Apeluję do wszystkich tych, którzy chcieliby nas wspomóc, żeby już dzisiaj składali listy, podpisy na listach poparcia lub brali udział w zbieraniu tych podpisów. Panie Marcinie, czy te zbliżające się wybory to aby na pewno walka o dwie wizje Polski?
czy o dwie wizje Polski. Powiedziałbym, że nawet o więcej niż o dwie wizje Polski, bo myślę, że wbrew pozorom wizja pani Kidawy-Błońskiej jest inną wizją niż wizja pana Biedronia. Oni się tylko w pewnym miejscu, że tak powiem, jednoczą w takim segmencie nienawidzę PiSu. I poza tym te wizje są, bym powiedział, że są dość rozjeżdżające są między sobą. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć o jednym takim spostrzeżeniu dotyczącym wszystkich kandydatów i tego, jak są pokazywani w mediach. Przykład pani Kidawy-Błońskiej i tego, co pan tutaj Kuriata bardzo fajnie powiedział, bo ja też bym chciał mieć takiego prezydenta, o jakim mówi pan Kuriata, tylko że widząc panią Kidawę-Błońską, to akurat uważam, dlatego powiedziałem, że bardzo źle o swojej kandydatce mówił, bo ona jest zupełną odwrotnością tego, na czym by zależało panu Kuriacie. Ja powiem szczerze, bardzo liczę na dobry wynik własnego Krzysztofa Bosaka i powiem w ten sposób, że to, że tam na stronie powiedzmy tej totalnej opozycji, bo nią się nie czuję, czyli tam jest wielu kandydatów i oni będą sobie zabierać głosy, to widzę gdzieś w perspektywie możliwość Krzysztofa Bosaka w drugiej turze przeskakującego, bijące się tamte grupy. I wtedy chciałbym zobaczyć minę tych wszystkich polityków tej drugiej strony, którzy będą mieli do wyboru między Krzysztofem Bosakiem a Andrzejem Dudą. Po prostu mina by była bezcenna i ciekaw jestem, co oni by wtedy z takim fantem zrobili. I bardzo bym chciał, aby tak właśnie wyglądała druga tura, czyli Krzysztof Bosak i Andrzej Duda. Uważam, że o sondażach rozmawia się tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie ma o czym rozmawiać, ale w wielu właśnie sondażach często obok Andrzeja Dudy w drugiej turze podawany jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Radosław Lubczyk. To ja będę naiwny w takim razie, chociaż jestem też w polityce dłużej 5 lat. Polityka normalności jest możliwa, to zależy od nas. Chociażby od tego, jak my tu siedzimy przy tym stole i wypowiadamy się. Dlaczego pan mówi, nie daj Boże, inny prezydent? Przecież to Polacy wybierają prezydenta. Nie odbiera pan im głosu, tak? I nie mieszajmy Boga do wyborów. Każdy ma prawo głosować na kogo chce. Ja życzę wszystkim kandydatom jak najlepszego wyniku, bo to my, Polacy, moi rodacy wybierają kandydata i każdy ma prawo głosować na kogo chce. I nie będę nikomu odbierał głosu albo ja będę po prostu robił kampanię, namawiał na kandydata na prezydenta, na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Uważam, że rzeczywiście Kosiniak-Kamysz ma potencjał. To już jest jeszcze młodym człowiekiem, ale już ma pewne doświadczenie. Doświadczenie ministerialne, doświadczenie parlamentarne. To jest naprawdę człowiek, który jest człowiekiem środka, szerokiego centrum i uważam, że ta kandydatura jest mocną kandydaturą. A co do kampanii, ja chciałbym, żeby to była kampania merytoryczna, bez żadnych haków, bez żadnych takich negatywnych emocji. Ja wiem, może jestem naiwny, ale tak bym chciał, żeby tak było. A jakie to będą tematy? No, temat zdrowia dla mnie jest dość istotnym tematem, bo dzisiaj wiemy, jak wygląda sytuacja ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze wyjeżdżają, coraz mniej specjalistów, coraz więcej szpitali zadłużonych jest. Ja wiem, że to też jest prerogatywa prezydenta, że może pisać ustawy do Sejmu i one powinny być poddane pod obrady. I jeśli prezydent wetuje jakąś ustawę, to powinien przedstawić swoją ustawę zamiast tej zawetowanej. I tak sobie to właśnie wyobrażam, że jeśli będzie weto prezydenta, to będzie merytoryczne uzasadnienie, dlaczego tak się stało i pomysł na to, jak to powinno być dalej zrobione. I taką sobie wyobrażam kandydaturę. A ja wyobrażam sobie, że Kosiniak-Kamysz będzie w drugiej turze. Nie wiem, kto będzie jeszcze z Kosiniakiem-Kamyszem, bo ja sobie przypomnę wybory, które były 5 lat temu i notowania to było jedno, a wyniki wyborów pokazały odwrotnie. Coś innego. O czym podczas tej kampanii powinno się rozmawiać głośno i wyraziście? Małgorzata Prokop-Paczkowska. Kandydat Lewicy, Robert Biedroń, to jedyny niekonserwatywny kandydat w tej grupie. To osoba, która chce Polski XXI wieku, która chce sprawiedliwości społecznej w naszym kraju, która chce rozmawiać o ekologii, o ochronie środowiska, o ochronie zdrowia, aby były większe środki na ochronę zdrowia. Ale wrócę do tego, co pan powiedział. Powiedział pan, że mamy spolaryzowane społeczeństwo.
A dlaczego i od kiedy? Kiedy za pierwszym razem rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński wyzywał nas od łżej elity. Teraz posuwa się do tego, że mówi do nas zdradzieckie mordy. Więc z tego powodu mamy spolaryzowane społeczeństwo i potrzeba osoby, która zacznie Polaków łączyć, a nie dzielić. Niestety Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi się już cofnąć. Ostatni występ pani Kępy, która obrażała Krzysztofa Śmiszka swoimi homofobicznymi wypowiedziami, świadczy o tym, że nie ma zastanowienia. A pan prezydent Duda, który krzyczy ze swoją zaciętą twarzą na Polaków, który mówi o jakichś językach zagranicznych i obraża Polaków, to jest też widać, że już nic dobrego z tego nie będzie. A więc zachęcamy do głosowania na polityka, który chce łączyć, a nie dzielić. A co pani chciałaby, żeby szczególnie wybrzmiało w kampanii podczas wygłaszania różnych postulatów i założeń ideowych w wydaniu Roberta Biedronia? Sprawy wolności nas, obywateli, że wszyscy jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy równi, jeśli chodzi o prawo, również jeśli chodzi o prawa kobiet. Robert Biedroń zawsze to podkreśla, że kobiety powinny mieć pełnię praw, tak jak mają w Europie, ale też właśnie sprawy ochrony zdrowia, ekologii, polityki zagranicznej. Robert Biedroń zna języki i nie boi się rozmawiać w tych językach obcych. Również nie boi się poruszać w Europie, czego politycy... Proszę nie przerywać. Prawa i Sprawiedliwości bardzo się boją. Na forum Unii Europejskiej znamy ich wypowiedzi, które są wypowiedziami bulwersującymi. Wybory prezydenckie będą się... Chciałabym się odnieść, bo nie mogę zostawić bez... Małgorzata Golińska. Jakby kilka kwestii do... Wszyscy się państwo macie możliwość wypowiedzieć, spokojnie. Ale dziękuję, że pan dostrzega, że wypowiadam się. Staram się zawsze bardzo, bardzo konkretnie. Po pierwsze, pani Kępa, pan Kaczyński nie kandydują i jeśli mówimy o kandydacie, to mówmy wprost Andrzeju Dudzie. Jeżeli mówimy o bulwersujących wypowiedziach, to nie ma nic bardziej bulwersującego niż to, co robi opozycja, będąc w Parlamencie Europejskim. I myślę, że dużo bardziej Polaków bulwersuje to, jak państwo zabiegacie o to, żeby ukarać Polaków poprzez to, że... Nie. A mogę skończyć? Proszę, to jest karanie Polaków. Jeżeli chcecie państwo pozbawić Polskę środków z funduszy europejskich, to nie są środki dedykowane... Jak mówicie wszyscy na raz, to nikogo z was nie słychać. Drodzy państwo. I ograniczaniem naszej wolności. Zakończmy to. I będziecie potem rozpoczniecie nagonkę na Unię Europejską, kiedy Unia Europejska będzie musiała reagować, bo nie dotrzymujemy zasad podpisanych w traktacie. W takim razie... Zobaczcie państwo, jak pięknie reagowaliście, kiedy ktoś wam przeszkadzał, ale kiedy mówi ktoś, z kim wy się nie zgadzacie, nie potraficie nawet wysłuchać mnie do końca. Ja mam nadzieję jednak, że za waszymi deklaracjami jednak kiedyś przyjdzie również to, że zaczniecie tak postępować, a nie tylko mówić. Przypomnijmy, panie przewodniczący. Jan Kuriata. Chciałem zareagować, bo oskarżanie opozycji, że donosi w Europarlamencie, no jest taką piramidalną bzdurą, że po prostu brakuje na to słów. Jesteśmy Unią Europejską. Nie wiem, czy pani to rozumie, że my jesteśmy częścią Unii i nikt nie donosi. My po prostu dyskutujemy w obrębie stowarzyszenia, jaką jest Unia Europejska i podpisaliśmy odpowiednie traktaty i rozmawiamy. Więc takie powtarzanie na okrągło, że ktoś donosi, że ktoś jest takim kapusiem, który tam melduje komuś tam w Unii Europejskiej, jest bzdurą, proszę pani. I to jest coś takiego, co naprawdę bulwersuje. Także to jest moja replika. Pierwszy raz w historii było tak, że wybrani przez polskich obywateli europosłowie głosowali przeciwko polskiemu państwu. We wszystkich innych krajach, gdy proszę była bardzo taka sytuacja, że coś się nie zgadzało, nawet Węgrzy, prawda, jak był nie atak na Orbana, też głosowali. Natomiast tutaj mamy przykład tego,
kto wywołuje dyskusję? Ale wywołują dyskusję Polacy na temat Polski na gremium Unii Europejskiej. I ja pamiętam taką sytuację, kiedy... A zapomniał pan, jak jeżdżono do Brukseli, jak PiS jeździł i pokazywał, jak to w Polsce sfałszowano wybory? To pan do PiS-u niech ma zastrzeżenia, a nie do mnie. Natomiast ja pamiętam Roberta Biedronia, który już wcześniej pisał jako działacz, jak to strasznie jest prześladowany on jako człowiek o innej preferencji seksualnej. Ja pamiętam takie czasy, kiedy takich sytuacji w Polsce nie było, natomiast gdzie indziej w Europie dzieje się to nagminnie. Kończymy ten wątek. Przypomnijmy, wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Na koniec wydaje mi się, że inwestycja i temat, który tutaj spowoduje, że państwo będziecie mówili jednym głosem, rusza realizacja odcinka drogi ekspresowej S11 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się także o tym, że Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic. No i co ważne, te plany dotyczą również naszego regionu, bo na tej mapie pojawiają się takie miejscowości jak Słupsk, Szczecinek, Brzezie, Człuchów, Wałcz czy Rusinowo. Jak pan zareagował na te doniesienia? Jan Kozłowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Myślę, że wszyscy chyba reagują dobrze, jeżeli słyszymy, że rząd ma ambitne plany budowy dróg, szybkich dróg i obwodnic. Tu wymienił pan Słupsk. Tu chodzi konkretnie o właściwie obwodnicę Kobylnicy w ciągu drogi krajowej 21 i to jest bardzo dobre. Myślę, że będzie to połączone z dokończeniem trzeciego i czwartego etapu ringu w Słupsku, który również mamy i bardzo usprawnił ruch w Słupsku. Właściwie można powiedzieć, że w Słupsku nie ma czegoś takiego jak korki, bo jeżeli samochody w szczycie kierowca oczekuje jedną zmianę świateł, no to uważam, że jesteśmy pod tym względem, jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o miasta tej wielkości w Polsce. Przestań pan, Biedroń rządził. Całe szczęście, że pan Biedroń uwolnił miasto Słupsk od siebie. I prezydentką jest jego zastępczyni. Kontynuowana jest polityka Roberta Biedronia, która była bardzo akceptowana. I tak rządzą, że dzisiaj prawdopodobnie nie będzie pieniędzy na dalsze kontynuowanie działalności akwaparku, ponieważ on generuje 8 milionów. I tutaj obecne władze, podejrzewam, nie są w stanie temu zapobiec, bo po prostu brakuje im kompetencji. Dużo przed Biedroniem zadecydowano, że tam pan Biedroń, jak wiemy, pan Biedroń wszystkich oszukał, bo swego czasu deklarował, że wystartuje w wyborach do Sejmu i złoży mandat europosła, ale doskonale wiemy, że 10 tysięcy euro na miesiąc jest to taka kwota i taka pensja, która nie pozwoli mu nawet spełnić tej obietnicy, gdyby, znowu powiem, nie daj Boże, został prezydentem Polski, to gwarantuję panu... Popłynęliśmy, drodzy państwo, trochę z tematem, rozmawiamy o obwodnicach. I zrezygnował z objęcia funkcji prezydenta Rzeczpospolitej. W tym momencie rozmawiamy o obwodnicach, o 100 obwodnicach. Polacy wybiorą, to co? To się oskarży, że wybory pewnie są nie weźmie. Pan Biedroń tylko zasłynął, że faktycznie donosi. I chciałem pani jeszcze powiedzieć, jak pani cytowała prezesa Kaczyńskiego, który mówił o zdradzieckich mordach, to jeszcze pani zapomniała, że powiedział i kanalia. Tak, i to wróćmy na właściwe tory, a nawet na właściwe drogi. Powiem na końcu, wy często używacie określenia neo-KRS. To w stosunku do posłów tej tak zwanej załganej opozycji, wy jesteście w Parlamencie Europejskim neotargowicą. Człowieku, nie tym językiem. Program budowy 100 obwodnic, zapowiedź realizacji odcinka drogi ekspresowej S11. Minister Małgorzata Golińska. Drodzy państwo. Zapowiadaliśmy jeszcze w 2015 roku, jeśli chodzi o nasz region, już nawet nie o cały kraj, ale nasz region, że zapełnimy tą białą plamę, jeśli chodzi o mapę Polski, mapę drogową, i to się dzieje. Nie tylko S11, S6, S10, obwodnice, ale też drogi lokalne z Funduszu Dróg Samorządowych. To wszystko się dzieje. Nasi poprzednicy likwidowali połączenia autobusowe, likwidowali połączenia relacji pociągami. My to wszystko próbujemy odwrócić i przywrócić. To oczywiście nie jest łatwe.
łatwe, wymaga olbrzymiego wysiłku, dużych nakładów finansowych. 28 miliardów złotych. Mówimy tutaj o programie budowy 100 obwodnic. I teraz dochodzą do tego 100 obwodnic, które są przewidziane znowu na kilka lat, nawet nie zamkną się w tej jednej obecnej kadencji. Natomiast liczę na to, że jakby jest to trend, który zostanie utrzymany i coś, co wydawało się niemożliwe za naszych poprzedników, po pierwsze, żeby znaleźć w ogóle takie środki, to dzisiaj udaje się i jednocześnie muszę wrócić do tematu Parlamentu Europejskiego, bo o poprawkach, które zostały przegłosowane, to przecież były poprawki złożone na wniosek opozycji. W związku z tym, jeżeli mówicie państwo, że nie mieliście z tym nic wspólnego i że to nie jest nic złego, to była właśnie poprawka, która mówiła, żeby powiązać środki z oceną praworządności. To była poprawka złożona przez przedstawiciela opozycji, przegłosowana również głosami opozycji, a w konsekwencji, jeżeli miałoby do czegoś takiego dojść, choć liczę na to, że nie dojdzie, bo traktaty pozostawiają jednak kwestię ustroju do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, to wtedy skutki ponieśliby wszyscy obywatele. Marcin Wójcka, Konfederacja. Czyli mamy się godzić na brak praworządności. Ale to pani ma teraz kolejną... Mamy mało czasu, musimy skomentować tematy drogowe. Ja patrząc na to, co się dzieje w kwestii dróg tych krajowych i jej budowy, a uczestniczyłem jako z punktu widzenia zawodowego dość często, pracowałem właśnie przy konstrukcji, przy tworzeniu map i tworzeniu tych planów dróg, to mam nieodparte wrażenie jedno. Jak rządził rząd Platformy Obywatelskiej, który tutaj miał bastion na Pomorzu i był nie po prostu za każdym razem, niezależnie od tego, co robił, i tak wszyscy na niego głosowali, to nie dbał o ten obszar. Za przeproszeniem, budował wszędzie indziej autostrady, ale nie u nas, gdzie i tak wiedział, że na niego zagłosują. Natomiast teraz nastąpiła zmiana, teraz jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i mam wrażenie, że sytuacja się odwróciła, co dobre. Odwróciła się o tyle, że widać, że mocno teraz jest ten obszar, gdzie Platforma Obywatelska zawsze miała duże poparcie wśród społeczeństwa. Teraz ten obszar jest odwojowywany. Odwojowywany jest właśnie tymi drogami, budowami, obwodnicami. Mnie to osobiście bardzo cieszy, bo chciałbym, a jeżdżę bardzo dużo samochodem, ponad 60 tysięcy rocznie, kilometrów robię, więc ja bym się bardzo cieszył, że te drogi się budują i że za chwilę będę jeździł tak jak moi koledzy, którzy są na przykład na dole Polski, którzy jeżdżą szybciej i skuteczniej. I mnie to cieszy, chociaż martwi mnie to, że budowanie obwodnic czy budowanie dróg bardziej przypomina na to, kto gdzie walczy o głosy, niż to, gdzie to jest faktycznie potrzebne. Radosław Lubczyk? Ja oczywiście zagłosuję za każdą poprawką, ustawą, za każdym projektem, za wszystkim, które będą powodowały, że ta infrastruktura w Polsce będzie rozbudowywana. Wracając do naszej drogi jedenastki, ja też jestem w zespole parlamentarnym i oczywiście będę walczył i bardzo się cieszę, ale też mówiłem dość jasno, że dopóki nie zobaczę wbitej łopaty, to nie uwierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość zacznie tą jedenastkę budować. Natomiast jeśli zacznie, chwała im za to. To jest apolityczne dla mnie. Budujcie jak najwięcej, ale też chciałbym, żebyście przekazywali swoje jakby priorytety na inne działy. No dzisiaj widzimy, że ochrona zdrowia w Polsce ma tyle pieniędzy, ile ma i ich brakuje, więc priorytety Prawa i Sprawiedliwości są jakby skierowane na infrastrukturę, między innymi na infrastrukturę. Oczywiście będę przyklaskiwał, jeśli te drogi będą powstawały. Małgorzata Prokop-Paczkowska. Oczywiście cieszymy się z budowy dróg i bardzo dobrze, że te drogi będą powstawały, ale cały czas też apelujemy i przestrzegamy przed tą gigantomanią i przed inwestycjami typu przekop Mierzei Wiślanej, całkowicie poronione pomysły. Ale proszę pamiętać, że dając naszym obywatelom igrzyska i kiełbasę, to znaczy disco polo w telewizji publicznej i pewne inne rzeczy, nasi obywatele nie przestaną myśleć o praworządności, o wolnościach obywatelskich i nie zamkniecie państwo ust obywatelom inwestycjami czy właśnie tego typu działaniami. To jedno musi iść z drugim w parze. Chcemy rozwoju ekonomicznego, chcemy poprawy ochrony zdrowia, ale nie chcemy przestać być wolnymi ludźmi. Nie chcemy, aby zamykać usta prawnikom i również nam, obywatelom. Panie przewodniczący, 100 obwodnic i S11. Każdy kilometr zbudowany obwodnicy
będzie przyjęty przez mieszkańców z radością i z zadowoleniem. To jest poza wszelką dyskusją i po to to jest tak ogłaszane, żeby obywatele już się cieszyli, że te obwodnice będą. Wierzę, że będą. Wierzę, że tutaj są szczere zamiary, choć jest to bez wątpienia też i obietnica wyborcza. No ale taka jest polityka, że się obiecuje wyborcom, że się dobrze będzie działo. Chciałbym natomiast oddzielając jak gdyby to przypomnieć wszystkim, że na przykład droga S6, która była zaplanowana od Szczecina do Gdańska, tak naprawdę PiS zabrał połowę tej drogi, czyli od Koszalina, czy tutaj od Koszalina aż do Gdańska, no bo ta droga miała być budowana. Podobnie S11, o którą się toczy walka od dawna, również PiS to zabrał. No i teraz mówienie, że się tu przywraca za białe plamy. No jak się zrobiło białą plamę, też nie cofujące inwestycje, bo przecież doskonale pani wie, że S6 miało być budowane do samego Gdańska. Obwodnica Szczecinka, przepraszam, że przerwę. Tak samo. Obwodnica Szczecinka była już raz przygotowywana. Mało tego, za Platformy ten projekt został zrobiony, wiem, bo w nim uczestniczyłem. I w pewnym momencie Platforma Obywatelska wyszła z założenia, że Szczecinek jest mało liczący się i tak będą na niego głosować. I zablokowano tą obwodnicę i przywrócono ją dopiero po latach dzięki temu, że PiS doszedł do władzy. Inaczej byśmy nie mieli tej obwodnicy. Ja w tym uczestniczyłem. Sam robiłem projekty i wiem, że jak przyszedł... Tak, wyszedł w pewnym momencie... Nie w systemie decyzyjnym. No, przepraszam, jeżeli do mnie się zwracają, żebym przygotował mapę i wydzielił działki, to znaczy, że to jest ta obwodnica. Bo ja jestem przy głosie, albo Jan Kuriata. Tak podkreślę, że pan nie uczestniczył w żadnym procesie decyzyjnym, więc pan nie ma pojęcia, kto zablokował, czy zablokował i w ogóle o czym mówi. Więc chciałem tylko powiedzieć, że właśnie te drogi, tak jak powiedziałem, te S6 i S11, które dla nas są takie ważne, tak naprawdę zostaliśmy pozbawieni, bo przecież tylko jak PiS doszedł właśnie do władzy, to zablokował budowę drugiej części. Oczywiście ta część Szczecin-Koszalin, która już była rozpoczęta, gdzie już było, przetargi były już wykonane, więc to oczywiście było i jest zbudowane, już zostało zbudowane i bardzo dobrze. Natomiast tej drugiej połowy nie. Natomiast te 100, wrócę do tych 100 obwodnic, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze. Niektóre są już budowane, tak jak w Wałczu czy w innych miejscowościach. Ludzie się cieszą, no i dobrze. No, jeżeli będą zbudowane, no to Janko Złowski, bardzo krótko na koniec. Odnośnie do S6. Ja panu przypomnę, że Platforma rządziła 8 lat. I na ten odcinek między Koszalinem Słupskim aż do obwodnicy Gdańska w ogóle nie był przygotowany. I jak PiS doszedł do władzy, to się okazało, że 100 miliardów... Mam wiedzę. Proszę pana, niech pan nikomu nie wmawia, że ktoś nie ma wiedzy, albo się nie orientuje. Nie, po prostu oszukaliście Polaków na 100 miliardów złotych. Nie było tych 100 miliardów w kieszeni. I proszę pana, jeszcze chciałem powiedzieć jedno. Widzi pan, pan wierzy, że będą zbudowane. Dlaczego pan wierzy? Bo dotychczasowe rządy PiS-u pokazały, że co obiecujemy, to realizujemy, w przeciwieństwie do was. I słusznie, i ta wiara jest bardzo potrzebna. To była niedzielna audycja Posłowie na antenie Polskiego Radia Koszalin. Za kilka chwil godzina 13. Dziś zaproszenie do naszego studia przyjęli Małgorzata Prokop-Paczkowska-Nowa-Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jan Kuriata, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Jan Kozłowski, Porozumienie, Jarosława Gowina, Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Marcin Betka, Konfederacja, dziękuję. Radosław Lubczyk, Koalicja Polska. Dziękuję, miłej niedzieli. Arkadiusz Wilman, do usłyszenia.